Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który będzie taką recenzją oraz testem mojego podkładu z Maybelline Affinitone, który różni się tym od poprzedniej formuły, że zawiera w sobie pigmenty HD. Jeżeli jesteście ciekawe tego, w jaki sposób mi się ten podkład sprawdził, co ja na jego temat sądzę oraz w jaki sposób prezentuje się w zbliżeniach na skórze, to serdecznie Was zapraszam do tego, abyście zostali ze mną. Jak to zwykle bywa w moich recenzjach, słów kilka najpierw na temat tego, jak przebiega kolorystyka tych podkładów. Otóż nie ma problemu z tym, aby znaleźć podkład, który będzie pasował do oliwkowych słowiańskich typów cer, co normalnie jest raczej misją, jeżeli chodzi o podkłady drogeryjne, ponieważ zwykle podkłady drogeryjne cechują się tym, iż kolorystyka jest zazwyczaj najjaśniejszych podkładów bardzo skupiona na podtonach różowych, co jest absolutnie niedozwolonym ruchem, jeżeli nie chcecie wyglądać jak świnka lub nie macie po prostu takiego typu cery, który wpada w różowe tony typu skóry, typu całego ciała. W związku z czym to jest bardzo istotna rzecz numer jeden, która przemawia za tym, dlaczego ten podkład jest fajny. Kolejna rzecz jest taka, że moim zdaniem i wedle tego, co ja wytestowałam, ten podkład nie ciemnieje na skórze i nie utlenia się do pomarańczowego, takiego ceglastego, co też jest ogromnym kolejnym plusem. Następna rzecz jest taka, że ja zauważyłam, iż ta formuła tego podkładu musiała się mega zmienić w stosunku do tego, co było kiedyś. Ja kiedyś miałam już z tym podkładem do czynienia i jak mam być szczera, kompletnie wtedy nie wpadł mi w serce kosmetyczne, ani nie przypadł do gustu, ponieważ najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, on po prostu wyglądał tragicznie. On mniej więcej się prezentował na mojej skórze tak, jak się prezentuje Revlon Color Stay, czyli po prostu była z niego taka mega papka, takie ciasto i po prostu wyglądało to totalnie nieschludnie, absolutnie się nie wchłaniał w skórę, nie komponował się z nią w żaden sposób, nie tworzył z nią takiego zgranego duetu, także absolutnie odpadł na przedbiegach. Natomiast jeżeli chodzi o tą formułę, nie wiem, czy tutaj zasługą są te pigmenty HD, nie wiem, czy być może zmieniło się coś ogólnie w formule, że jest bardziej lekka i bardziej przyswajalna dla cery, natomiast zdecydowanie jej formuła tego podkładu zdecydowanie jest teraz na plus, ponieważ bardzo fajnie się właśnie wtapia w skórę, bardzo fajnie się w nią wkomponowuje, od razu tworzy ze skórą taki zgrany duet i kolejna sprawa jest taka, że dzięki temu właśnie, że tworzy ze skórą taką jednolitą całość i się bardzo fajnie właśnie w nią wkomponowuje, to też automatem wpływa na trwałość tego podkładu. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą ja zazwyczaj poruszam we wszystkich testach i recenzjach, jeżeli chodzi o podkłady, jest kwestia oprócz kolorystyki, kwestia tego, do jakiego typu cer możemy sobie użyć tego podkładu. W moim odczuciu, słów kilka teraz, bo istotną rzeczą jest też to, że ja mam jeden określony typ cery, w związku z czym ja nie jestem w stanie wam powiedzieć tak w 100%, jak to by wyglądało ze wszystkimi innymi typami cer, ale zawsze można sobie wydedukować, słuchajcie, jak to może mieć zastosowanie w innych typach cer, ponieważ sama konsystencja danego podkładu już mówi nam wiele na temat tego, jak on będzie współpracował z różnymi typami cer. I w związku z tym, że podkład ten właśnie wpasowuje się fajnie w skórę, jest to o bardzo lekkiej konsystencji, będzie moim zdaniem strzałem w dziesiątkę dla wszystkich tych osób, które posiadają skórę suchą, które posiadają skórę normalną. Dlaczego skóra sucha? Dlatego, że on przez to, że jest lekki i przez to, że ma taką bardziej nabliżającą formułę, to nie podkreśla suchych skórek. Jeżeli macie skórę normalną, to tutaj absolutnie jakby w ogóle nie ma kwestii, ponieważ on po prostu będzie wyglądał dobrze. Jeżeli natomiast macie cerę mieszaną lub cerę przetłuszczającą się, to kwestia jest teraz taka, że on, mając lekką konsystencję, idealnie wpasowując się w skórę, nie sprawi na pewno podczas tego, kiedy Wasza skóra wydziela nadmiar sebum, nie sprawi tego, że ten podkład będzie Wam się ważył. I to są takie moje własne, osobiste przesłanki, którymi ja się kieruję, wypowiadając się na temat tego, czy dany produkt jest do każdego typu cery. Kolejna rzecz to trwałość tego podkładu. Jeżeli chodzi o konkretnie podkład, o którym mówimy, Maybelline Affinitone z HD pigmentami, to ja oceniam jego trwałość w skali od 0 do 10 na 7, ponieważ on ma tendencję do tego, żeby się troszeczkę przecierać, ścierać, zanikać. Ja niestety też nie należę do tego typu osób, które przez cały dzień nie dotykają twarzy. Złapałam się ostatnio na tym, wydawało mi się, że nie dotykam twarzy, ale jednak jeżeli mam jakiś katar, jeżeli po prostu coś mnie zaswędzi, no to słuchajcie, no po prostu siłą rzeczy jesteśmy tylko ludźmi, nie da się tego obejść, w związku z czym jeżeli chodzi o trwałość, to u mnie jest ona oceniana na poziomie 7, jeżeli chodzi w skalę 10-punktową. Natomiast Myślę, że też to przetestowałam i myślę, że jeżeli zastosowałybyście się do tej wskazówki, żeby sobie wtedy odrobinkę po prostu w bibułkę matującą odcisnąć ten produkt i delikatnie później przypudrować twarz, to się ten koloryt wyrównuje i absolutnie ten podkład się później przytrzyma do końca dnia bez zarzutu. I to jest moje spostrzeżenie i moja taka obserwacja, doświadczenie, które przeprowadziłam, i to jest wedle mnie najlepsza forma tego, aby przedłużyć trwałość podkładu. Natomiast kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to jest też kwestia tego, czy podkład ten ma jakąś funkcję działania odżywczego na naszą cerę. On zawiera w sobie wedle obietnic producenta witaminę E, tak, i olejek arganowy, dzięki czemu ma odżywiać też naszą cerę, ale dzięki temu też ma sprawić, że będziemy czuć taki większy komfort na twarzy, że nie będziemy czuć ściągnięcia na twarzy i że przy okazji tego, że podkład będzie miał lekką formułę, to też będzie się wtapiał, zapewniając właśnie nam uczucie nabliżenia skóry. I jeżeli mogę się odnieść do tych obietnic producenta, to z całą pewnością mogę powiedzieć, że podkład ten jest lekki. Z całą pewnością mogę też powiedzieć, że daje takie poczucie komfortu i nabliżenia, natomiast na pewno nie jest to nabliżenie na poziomie takim, jak sobie zaaplikujemy na twarz krem, a szczególnie krem na noc. Nie jest to tego typu komfort, nie jest to tego typu nabliżenie, ale przyjemne i godne uwagi jest to, aby zwrócić uwagę, że po prostu podkład ten nie sprawia tego, że go czujemy, nie sprawia tego, że mamy ściągniętą skórę, że mamy poczucie takiego przesuszenia się skóry, i z całą pewnością też w ciągu dnia nie sprawia, jeżeli w miarę godzin noszenia upływu czasu, nie daje efektu takiego znoszonego podkładu. Ja strasznie tego nie lubię i bardzo na to zwracam uwagę. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o taką moją recenzję i takie moje zestawienie najważniejszych, moim zdaniem, rzeczy, które świadczą o tym, czy podkład jest godny polecenia, czy też nie. A w tej chwili nałożymy sobie ten podkład i w zbliżeniach pokażę Wam, jak on się z bliska prezentuje na cerze, aby udowodnić Wam, że nie jest to stary Maybelline Affinitone, który wyglądał źle, ciężko, papkowato, ciastowato i po prostu tragicznie. Jest to zupełnie nowy Maybelline Affinitone i ja go mam w kolorze 14, Creamy Beige, więc bierzemy się za nakładanie. Ja standardowo podkład ten nałożę sobie najpierw dłońmi. Kilka słów o jego kryciu, ponieważ celowo nie poruszałam tego tematu wcześniej, dlatego że chciałabym, żebyście same to oceniły, dlatego że to jest zawsze taka kwestia bardzo względna. Wiem o tym, że w kamerze jest ciężko to ocenić, natomiast no, na tyle, na ile mogę, też Wam powiem kilka słów od siebie. W moim odczuciu podkład ten zdecydowanie nie jest dla tych z Was, które szukają jakiegoś mega krycia, ponieważ on przez to, że ma bardzo lekką formułę i przez to, że się bardzo wtapia w skórę, bardzo szybko sprawia też, że po zaaplikowaniu go te nasze drobne niedoskonałości, które mamy, najzwyczajniej w świecie po prostu są widoczne. Są zniwelowane, ale nie jest to krycie. I to jest moja taka osobista uwaga, moja osobista obserwacja. Absolutnie nie jest to fakt, bo być może akurat dla niektórych z Was ten podkład troszeczkę inaczej się prezentuje i troszeczkę może inaczej, inne macie odczucia. Natomiast dla mnie to nie jest zdecydowanie podkład kryjący. Bardziej określiłabym go, że po prostu niweluje niedoskonałości, czyli je delikatnie retuszuje, delikatnie je przykrywa i delikatnie po prostu możemy je zniwelować. Natomiast na pewno nie przykryje on nam ich i nie zneutralizuje w 100%, tak jak to zwykle mają podkłady, które są w 100% kryjące. Jeżeli chodzi natomiast o jedną pompkę, o moją twarz konkretnie, to możecie zaobserwować teraz, że podkład ten się prezentuje w taki sposób. Moim zdaniem on bardzo fajnie wyrównał koloryt cery, bardzo fajnie nadał jej jednolitości, jeżeli chodzi również o zrównanie kolorytu twarzy z kolorytem ciała. Bardzo tak delikatnie, ale jednak przykrył moje niedoskonałości, jakieś delikatne przebarwienia, jakieś delikatne żyłki tutaj w tym obszarze. Także mnie to osobiście zadowala. Pamiętajmy o tym, że moja cera nie należy generalnie do problematycznych, w związku z czym no też tutaj nie można się do końca tak sugerować 1 do 1, bo mi naprawdę niewiele trzeba, żeby te niedoskonałości przykryć. Tak wygląda moja twarz po nałożeniu również korektora pod oczy. Uważam, że bardzo fajnie te produkty się ze sobą zgrywają, bardzo fajnie obydwa się wtapiają w skórę. Naprawdę z bliska, co zaraz Wam pokażę, nie wygląda w ogóle jakbyśmy mieli podkład czy korektor na twarzy, po prostu bardzo ładnie się to wszystko wtopiło w cerę i bardzo ładnie z nią się komponuje. Więc teraz pokażę Wam ten podkład i korektor w zbliżeniach. Delikatnie przypudruję tą twarz pudrem z Wibo Fixing Powder. Puder ten wygląda w ten sposób. Jest to mój totalny ulubieniec, jeżeli chodzi o właśnie matowienie twarzy oraz obszar pod oczami. Jest on bardzo drobno zmielony i po prostu wygląda bardzo, ale to bardzo korzystnie i nadal naturalnie. Więc ja sobie odrobinkę tego pudru zawsze daję na wieczko, a następnie odrobinkę na gąbeczkę i sobie po prostu umieszczam puder ten w obszar pod oczy. A następnie resztką pudru, która została mi na wieczku, odrobinkę nakładam na pędzelek z Nanshi. Jest to pędzelek Puffed Base R01 i tym pędzelkiem odrobinką pudru wklepuję sobie właśnie ten puder w resztę twarzy, tak aby po prostu ją zmatowić i aby przez to też przedłużyć trwałość naszego produktu kremowego. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Bardzo mi się podoba to, co ten podkład robi z naszą skórą. Bardzo mi się podoba to, jak bardzo naturalnie nadal ja się czuję. I bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę osiągnęłam efekt takiego ożywienia twarzy, nadania jej świeżości oraz takiej promienistości. Pomimo tego, że tak naprawdę wszystkich produktów, których użyłam jest bardzo, ale to bardzo mało. W zasadzie powiedziałabym, że minimalna ilość. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie moje odczucia, moją recenzję i mój test. Mam nadzieję, że filmik ten okazał się dla Was przydatny i skłonił Was do tego, żeby polecieć do drogerii i zakupić sobie ten podkład z pigmentami HD w nowej formule. Być może okaże się, że to, co kiedyś o nim myślałyście negatywnego, podobnie jak ja, bo być może są wśród Was właśnie takie osoby, to być może okaże się, że faktycznie on zmienił troszeczkę swoją formułę i teraz jest całkiem spoko, a nawet bardzo, ale to bardzo fajny. Także myślę, że jak ma swoją cenę, cena około 25 zł, myślę, że jest naprawdę godnym polecenia podkładem drogeryjnym i ja serdecznie Was zachęcam do wytestowania go oraz dania mi znać w komentarzach, jak się sprawdza u Was. Jeżeli miałyście z nim do czynienia w tej nowej postaci, to koniecznie również mnie o tym poinformujcie w komentarzach poniżej. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki, a ja widzę się z Wami już w następnym filmie, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, mnóstwa pozytywnej energii oraz tego, abyście po prostu miały poczucie, że jesteście najlepsze na świecie. Także widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Pa, pa!